Anna Gutkowska, mam 65 lat i świetnie się czuję. Tylko jem warzywa, owoce i moja pani doktor jest w szoku, co się stało z moją tarczycą. Po to, żeby zrozumieć fundamenty odmładzania na surowo. Wszystkie wyniki perfekt, jak u dziecka dwuletniego mam. Wiem, że jeśli zrobisz to, co myśmy zrobili, to wyjdziesz z najgorszych objawów. Mam tu, jestem szczęśliwa, pełna energii, mając mój wiek, czuję się rewelacyjnie. Ja jestem też zwolennikiem małych kroków, dlatego też pomyślałam sobie, że no spróbuję, ale zanim w coś wejdę, muszę to zobaczyć na żywo. Cieszę się, że tu po prostu przyjechałam. Zobaczyłam, że się to da robić, że nie jestem taką małą mrówką, która gdzieś tam sobie w internecie szuka innej informacji, tylko że jest nas więcej. Cieszę się z tego, że mogłam poznać na żywo Aga in America. Przede wszystkim jestem też mamą i jej podejście no jest takie nietuzinkowe i ona idzie pod prąd. Nowe zdrowie mi pomogła, bo jak byłam mała, to miałam zawsze problemy różne tam z trawieniem i z alergią i odtąd zaczęłam się odżywiać lepiej, to już wszystko znikło i się o wiele lepiej czuję. To spotkanie tych ludzi, pana Mariusza, można polecić ludziom, którzy boją się zmian. A wiadomo, że w naszym życiu zmiany dzieją się bardzo często i właśnie on swoją postawą, swoimi przykładami z życia, przykładami ludzi, którzy tutaj wystąpili na scenie, właśnie pokazuje, że naprawdę nie warto bać się zmian. Dlatego jest moim takim wielkim marzeniem, żebyście wy, każdy z osobna, zainspirowali następnych ludzi. Sobą samym pokazali wszystkim ludziom dookoła, że można wyzdrowieć, że można żyć, że można się pozbyć tego, żeby jeść zwierzęta, żeby kochać świat i żeby ten świat był piękniejszy. Pozbyliśmy się nadwagi, my pozbyliśmy się dolegliwości i wtedy ten sceptyk, rzeczywiście ten wewnętrzny krytyk, który jest w głowie, mówi: chyba coś w tym jest. Żeby zobaczyć, co robiłem do tej pory, co spowodowało, że mamy takie objawy, a nie inne. To jest dla ciebie wskaźnik. Twój mózg wysyła sygnał: zjedz tę słodycz, bo mi potrzeba glukozy. A mózg cierpi najbardziej. Jestem wtedy też trenerem personalnym i bardzo mocno promuję sport jako fitness właśnie na zdrowym, surowym odżywianiu, bo mit białka, który funkcjonuje, jest przerażający. W momencie, kiedy dacie sobie szansę i spróbujecie chociaż raz, nigdy w życiu nie zawrócicie z tej drogi, bo po prostu zobaczycie, jaki potencjał się w was kryje.